Ja w tym roku będę miał Chrystusowe lata. A, no to nie jest jubileusz według słownika. Według słownika nie, natomiast potocznie możemy powiedzieć, że będę miał 33 jubileusz i rzeczywiście będę jubilatem w tym dniu. Bardzo miło mi powitać Państwa i mojego gościa. Dzisiaj jest nim Artur Firlej, doktorant w Instytucie Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, Panie Arturze. Dzień dobry. Kiedy Pan ma urodziny? W poniedziałek. Tak, ale 17 maja. 17 maja. Tak. No, będzie Pan jak blisko, czyli będzie Pan jubilatem. A kiedy Pan ma imieniny? 6 października. 6 października, wówczas będzie Pan solenizantem. Solenizantem. Mam nadzieję, że będzie Pani pamiętać. No, już sobie zapisałam. Znaczy, mam taki komputer w głowie. On już zapamiętał. Pan Artur, bo jesteśmy już po pierwszej kłótni, która odbyła się przed chwilą. Otóż dzisiaj błędem czy nie błędem językowym ma być słowo jubilat i solenizant. W odniesieniu do konkretnej sytuacji oddaję Panu głos, ale niechętnie. Ja również nie do końca się pod tym podpisuję, ale spróbujemy rozwiać te wątpliwości, które się nagromadziły. Dość często można właśnie usłyszeć w takiej powszechnej opinii, takiej opinii obiegowej w polskiej świadomości, że urodziny obchodzi jubilat właśnie, a imieniny solenizant. Tymczasem, kiedy zajrzymy do słownika języka polskiego, okazuje się, że solenizant jest tą osobą, która obchodzi zarówno imieniny, jak i urodziny. A z którego roku jest ten słownik? I kto jest jego autorem? I czy możemy tego pana albo tą panią tu zaprosić? No myślę, weźmiemy w krzyżowy ogień pytań. Byłoby to dobry pomysł, tak myślę. Przynajmniej tak się dzieje w dzisiejszej polszczyźnie. Natomiast historycznie było inaczej. Może warto rozwiać te wątpliwości, więc troszkę o etymologii. W ogóle skąd się wziął solenizant? On się wziął od łacińskiego imienia, mianowicie solemnis, który po polsku brzmi solemniusz. Dla tych, którzy chcieliby tak nazwać swoje dziecko, to od razu może powiem, że imieniny obchodzi 25 września. To wtedy jest wspomnienie biskupa solemniusza. Oznaczał uroczysty, świąteczny. W takim znaczeniu właśnie używano tego imienia. Zresztą przymiotnik solenny należy właściwie do tej samej rodziny językowej. On również właśnie oznacza podniosły, uroczysty, ale także obowiązkowy i rzetelny. Nie wiem, czy ktoś tak mówi, ale ja jeszcze używam czasem takiego sformułowania, że ktoś na przykład solennie wykonuje swoje obowiązki. Tak, albo solennie cię zaręczam. Właśnie, prawda? Tak. Tu więc jest to bardzo takie podbite to słowo główne. Zgadza się. I pytała pani właśnie o osobę, która taką teorię głosi, tak, że solenizant obchodzi zarówno imieniny, jak i urodziny. No właśnie między innymi Mirosław Bańko w takim swoim artykule Jubileusz i jubilat w polszczyźnie wyjaśnia pochodzenie tego słowa i dokładnie opisuje właśnie proces laicyzacji tego słowa, czyli jakby zeświadczenia. I on tam oczywiście wychodzi od hebrajskiego słowa, mówi, że jubileusz pochodzi od hebrajskiego słowa, które znaczy baran. W wyniku tej zmiany to hebrajskie słowo zaczęło znaczyć barani róg, czyli taki, w który właśnie Izraelicie deli, tak? Kiedy chcieli na przykład obwieścić obchody roku jubileuszowego. To jest jasne. Tak, no jasne, ale dalej nie ma sporu między nami, prawda? No w tej historycznej odsłonie tych słów. No i zgodnie z prawodawstwem tutaj starotestamentowym, po 7 cyklach siedmioletnich następował tak zwany rok jubileuszowy. Natomiast chrześcijanie lata jubileuszowe świętują co najmniej od roku 1300, czyli od właściwie początku XIV wieku. I wtedy te obchody oficjalnie wprowadził właśnie papież Bonifacy VIII. Więc tyle, jeśli chodzi o historię tego słowa. Laicyzacja tego jubileuszu, która zaczęła postępować, zbiegła się właściwie z tak zwaną egalitaryzacją, czyli ona przejawiała się w tym, że zasadniczo każdy może świętować swój jubileusz, może mieć rok jubileuszowy, ale nie co 25 lat, tylko co 5 na przykład. Tylko chodzi o to, żeby ta liczba była podzielna przez 5. W zasadzie do pomieszania jubilata z jubileuszem, bo to jest różnica, właśnie doszło w polszczyźnie jakoś w drugiej połowie XIX wieku. Wtedy te terminy się, że tak powiem, przemieszały i mamy dowody tego też w innych językach europejskich. Ale w sposób uprawniony czy nieuprawniony? Nieuprawniony. To jesteśmy w zgodzie. Tak jak mówiłem, w innych językach europejskich właśnie mamy też te odpowiedniki polskich słów jubileusz i jubilat, które są traktowane niestety jako pokrewne. A historia języka jakby tutaj temu
temu przeczy. No w każdym razie faktem... Jakie jest pańskie zdanie może? Tego jestem ciekawa, nie ukrywam. Zaraz pani powiem. W każdym razie faktem jest, że ta dzisiejsza polszczyzna operuje jubileuszem w znaczeniu właśnie osoby albo instytucji, która obchodzi jubileusz. I w jednym z artykułów naukowych właśnie językoznawcy wyjaśniają, że bardzo często padają nadużycia. Często jubileusz używamy błędnie w znaczeniu każda rocznica. Na przykład jubileusz siedmiolecia ślubu. A poprawnie powinno być siódma rocznica ślubu. Przeczytałem gdzieś, że zakład obchodzi jubileusz dwunastolecia produkcji tego typu ciągników. A prawidłowo powinno być, że zakład obchodzi dwunastą rocznicę produkcji jakichś tam ciągników. No dobrze, a gdzie tam w tym zdaniu można by w sposób uprawniony włożyć słowo jubileusz? Nie należy go wkładać. Nie należy go wkładać. Bo skoro produkują ciągniki, to nie są jubilatami? Nie są jubilatami, no właśnie. Więc czym jest jubileusz? No to jest ważna, okrągła rocznica jakiegoś wydarzenia. Czyli nie siódma? Czyli nie siódma, właśnie. Stulatek? Tak. Pięćdziesięcio? Tak jest. Co 10 lat? Co 5. A, co 5 lat jesteśmy jubilatami. Tak jest. To jeszcze trochę musimy poczekać teraz. No właśnie. Ale świeczki można dawać na torcie? Tak, jak najbardziej, tak. To jest właśnie jeden z częstych mitów, z którymi można się spotkać podczas rodzinnych uroczystości, tak? Czyli mit dotyczy tego, że solenizant właśnie obchodzi imieniny, a jubilat urodziny. No, wystarczy zajrzeć do słownika, żeby zobaczyć, że solenizant obchodzi zarówno imieniny, jak i urodziny. A pan jest po stronie twórców słownika, czy po stronie tych, którzy uważają, że jubilat to obchodzi urodziny, a solenizant imieniny? Szczerze? Nie zgadzam się tutaj. To jest ta jedna z niewielu kwestii, w której nie zgadzam się właśnie z twórcami słowników. Tak mi w domu przekazano, że jeżeli ktoś obchodzi imieniny, jest solenizantem, tak? Jeżeli ktoś obchodzi urodziny, jest jubilatem. I pamiętam, że ja bardzo tego przestrzegałem i w sumie do dzisiaj tego przestrzegam. Natomiast słowniki tutaj są no niestety bardzo restrykcyjne. No jak odpiera pana taki językoznawców, którzy właśnie stają po stronie słownika? Jest jedna publikacja, którą studentom zresztą polecam bardzo często, Formy i normy. To jest publikacja dotycząca stricte kultury języka i ona już nie jest tak restrykcyjna, bo tam w tej publikacji jest napisane, że można obchodzić jubileusz, prawda, co roku, jeśli chodzi o urodziny, ale w normie użytkowej, nie wzorcowej, czyli w takim codziennym, potocznym porozumiewaniu się. Ale w liście możemy to napisać? Myślę, że tak. To też jest codzienne. Bo list jednak jest korespondencją prywatną, tak, jeżeli mówimy o liście do kogoś bliskiego. Ale biorąc pod uwagę, że to jest kanał publiczny, to nie możemy powiedzieć, że pan ma za chwilę jest sobie jubilatem, a jeszcze za chwilę solenizantem. Tak? No ja w tym roku będę miał Chrystusowe lata. A, no to nie jest jubileusz według słownika. Według słownika nie, natomiast potocznie możemy powiedzieć, że będę miał 33 jubileusz i rzeczywiście będę jubilatem w tym dniu. To wszystkiego najlepszego jeszcze panu powiemy, nie tylko na antenie. Czy pan poprawia studentów swoich, jak robią ten błąd, nie błąd? Nie. To jest ten raz, kiedy rzeczywiście nie poprawiam, bo zdarzało mi się dostawać od nich życzenia, prawda? I nazywano mnie jubilatem właśnie podczas składania życzeń w moje urodziny i wówczas absolutnie nie poprawiałem. I nie mówił pan, to jest błąd doprowadzający do szału, albo to jest błąd rażący. Nie, absolutnie. Nie. Właściwie zawsze studenci mi życzą zarówno szczęścia, jak i spełnienia marzeń. To urocze życzenia. My też panu życzymy z Kubą, prawda? Szczęścia i spełnienia marzeń. Myślę, że to jest właśnie ważne, żeby marzenia się spełniały. Ale najpierw je trzeba mieć. O tym też możemy kiedyś porozmawiać. Ja mam jedno marzenie. Ciekawa jestem, jakie. Pani, moim marzeniem jest to właściwie, żeby Telewizja Polska reaktywowała wielką grę, którą pani by poprowadziła w zastępstwie Stanisławy Ryster. Ja bym został ekspertem. Moje marzenie. Ale jaka rola pańska byłaby w tym? No właśnie, ja bym został ekspertem i autorem wszystkich pytań. No powiedzmy w dziedzinach humanistycznych. No przyjmujemy taką propozycję. Prawda? Przyjmujemy. Czy wypełniliśmy już temat słów jubilat i solenizant w odniesieniu do konkretnych sytuacji? Może jeszcze tylko powiem, że jubilatami nie są również dziadkowie 22 stycznia, tak? Ani też nie są to matki 26 maja. No też nie to są słowo... solenizantami. Ani solenizantami, więc raczej to słowo jest zarezerwowane właśnie dla urodzin lub w przypadku jubilata dla urodzin, a w przypadku solenizanta, jak się okazuje, i dla imienin, i dla urodzin.
Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, tym bardziej, że wybrnęliśmy z niego obronną ręką, a nie było łatwo. Artur Firlej, doktorant w Instytucie Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapamiętałam i imieniny i urodziny. Będziemy składać życzenia. Dziękuję.